Msza na placu Zwycięstwa. Nomen omen. Może najważniejsza Eucharystia w historii Polski. Słowa Biblii przeznaczone na zielone świątki „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi”, papież odnosi do Polski, dodając „tej ziemi”. Nazywa Polskę ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa, bo na niej wnet wybuchnie wolność. Muszę wraz z wami wszystkimi stawiać sobie pytanie o motyw, dla którego właśnie w roku 1978, po tylu stuleciach ustalonej w tej dziedzinie tradycji, został na rzymską stolicę świętego Piotra wezwany syn polskiego narodu, polskiej ziemi. Czyż przeto nie wolno nam wnosić, że Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa, że właśnie stąd, z Warszawy, a także z Gniezna, z Jasnej Góry, z Krakowa, z całego tego historycznego szlaku, który tyle razy nawiedzałem w swoim życiu i który w tych dniach znów będę miał szczęście nawiedzić, że właśnie stąd, ze szczególną pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem, trzeba głosić Chrystusa, że właśnie tu, na tej ziemi, na tym szlaku trzeba stanąć, aby odczytać świadectwo Jego krzyża i Jego zmartwychwstania. To wszystko, dzieje ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat i w tym pokoleniu, i w przyszłych, choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy. To wszystko i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta. To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną, jedyną ofiarę Chrystusa, najświętszą na placu Zwycięstwa. I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.